Witajcie, dzisiaj zabieram Was na zawody dudziarskie w Peine w Dolnej Saksonii. Przed nami bardzo dużo niespodzianka, dud. W ogóle nie mogłem nigdzie znaleźć miejsca, żeby się nagrać, bo wszędzie są dudy. Bardzo dużo pipebandów, bardzo dużo osób w kiltach. Dla mnie bardzo dużo stresu, bo będę występował ze swoim pipebandem. I jest to w ogóle mój debiut pipebandowy. Po raz pierwszy będę razem z zespołem grał na zawodach. Mam nadzieję, że pójdzie nam dobrze. No i jeszcze dodatkowo będę występował podczas zawodów solowych, także mam nadzieję, że będzie ok i stres mnie nie zje. W ramach zawodów solowi dudziarze i pipebandy biorą udział w wybranych przez siebie konkurencjach. Z reguły jedna konkurencja to zagranie jednego lub kilku utworów konkretnego rodzaju. Do wyboru mamy eiry, reele, jigi, marsze, strathspeje, hornpipe i pibroche. Różnią się one m.in. rytmem, dynamiką oraz sposobem akcentowania. Dotychczas uczestniczyłem już w zawodach solowych w Trebsen i w Bremie, gdzie na swoim poziomie udało mi się zająć m.in. pierwsze i trzecie miejsce w kategorii pibroch oraz drugie miejsce w kategorii marsz 6/8. Jest to wspaniała okazja do podniesienia swoich umiejętności, ale także otrzymania porad od wykwalifikowanych sędziów, którzy oceniają naszą grę. Przygotowanie się do zawodów solowych wymaga długich godzin ćwiczeń, doskonalenia techniki i własnej wytrzymałości. W przypadku zawodów solowych w całości ode mnie zależy, jak zinterpretuję utwór i jak go zagram. Jeżeli chodzi o grę z pipebandem, sprawa jest bardziej skomplikowana. Musimy wszyscy grać tak samo, w tym samym tempie, z ozdobnikami równej długości. Wymaga to o wiele więcej koncentracji, bo przecież każdy w zespole zdaje sobie sprawę, że nasz indywidualny wkład ma wpływ na ostateczną ocenę całego zespołu. Już jestem po zawodach solowych, bardzo dużo stresu mnie to kosztowało. Ogólnie brałem udział w 4 konkurencjach, grałem 6/8 marsz, 2/4 marsz, początek rodzaju utworów, które nazywają się pibroch. Pibroch to jest taka, no można w skrócie by powiedzieć, muzyka klasyczna na dudy. I właśnie w tej konkurencji z tym początkiem, wprowadzeniem do tego utworu występowałem i ostatni to był MSR, czyli March Strathspey and Reel. Gram 3 utwory, najpierw marsz, później przechodzę do Strathspeya, później do Reela. Każdy z nich charakteryzuje się czymś innym, innym tempem, inną techniką. Mogło być lepiej ogólnie, mogło być lepiej, ale no jestem zadowolony. To była bardzo dobra nauka, jeżeli chodzi o walczenie ze stresem, bo jeżeli gram sam dla siebie w domu, to z reguły jestem zadowolony z tego, w jaki sposób zagram utwór, ale tutaj jak jest dookoła mnóstwo ludzi i muszę zagrać jeszcze przed sędzią, także jest to mega stresujące. Oprócz tego, że uczy mnie to bardzo dużo samych utworów, jakby wykonywania samych utworów, to jeszcze dodatkowo walki ze stresem i takiego publicznego wystąpienia. Jakie będą efekty, w sensie jakie będą wyniki, nie mam pojęcia, to dopiero będzie wieczorem rozstrzygnięcie, ale teraz mam wreszcie czas wolny, no idę sobie pochodzić, może się czegoś napiję, zjem, bo trzeba odpocząć troszkę. Odbywają się tutaj Highland Games, czyli konkurencje takie, nazwijmy to, sportowe. Rzucanie kłodą, rzucanie kamieniem. Mam nadzieję, że jeszcze na to trafię, bo cały czas biegałem zestresowany dookoła i próbowałem nastroić dudy. Mam przed sobą kartkę z podsumowaniem naszego występu pipebandowego. Ogólnie jest tak, że po każdej konkurencji, jak już sędziowie ogłoszą wyniki, każdy pipeband, a także w zawodach solowych soliści dostają takie podsumowanie z notatkami sędziego, co było dobre, co było złe, na to powinniśmy zwrócić uwagę. No i ogólnie nie udało nam się zająć żadnego miejsca na podium, ale i tak jestem bardzo szczęśliwy, bo sędziowie podczas jakby werdyktu powiedzieli, że nie spodziewali się takiego wysokiego poziomu prezentowanego przez pipebandy, że pomimo pandemii, bo przez 2 lata te Highland Games się nie odbywały z powodu koronawirusa, to ci sędziowie są bardzo, bardzo zaskoczeni poziomem, jaki został przedstawiony na zawodach przez wszystkie orkiestry tutaj niemieckie i też z zagranicy, bo chyba jeden pipeband był z Austrii, drugi z Danii, tak mi się wydaje, także sędziowie pod tym względem byli bardzo, bardzo zadowoleni. Wracając do tego podsumowania i notatek sędziego, wypisane są same pozytywne rzeczy. Wszystko, nad czym pracowaliśmy, w sensie nad intonacją, nad frazowaniem, nad dźwiękiem, nad nastrojeniem dud przez ostatni czas, wszystko zostało przez sędziów wspomniane, że było dobre, także jestem pod tym względem bardzo szczęśliwy, pomimo że jakby nie udało nam się zająć ani pierwszego, ani drugiego, ani trzeciego miejsca, to jakby ta kartka i to podsumowanie motywuje do tego, żeby grać i ćwiczyć jeszcze bardziej, żeby się przygotować do następnych zawodów. No i jestem pełen nadziei i bardzo zmotywowany do tego, żeby dalej jeździć na próby z zespołem i się przygotowywać, żeby na następnych zawodach dać z siebie jeszcze więcej. Na zawodach w Peine w kategorii Pibroch zająłem 3. miejsce, a w kategorii Marsz 3/4 pierwsze miejsce. Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu. Mnie uszy od tego bolą cały weekend z dudami. Nie mówię, że to nie jest fajne, ale w pewnym momencie trzeba troszkę odpocząć.